Królestwo Myrtani zostało zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas swojego długiego panowania Robar był w stanie pokonać wszystkich wrogów królestwa, z wyjątkiem jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a kosztem była niewielka liczba jeńców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swojej armii, więc każdy przestępca, niezależnie od popełnionej zbrodni, był zmuszony do pracy w kopalniach rudy Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swoich najpotężniejszych magów, aby otoczyli całą dolinę magiczną barierą, a ja byłem jednym z nich. Nagle coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i znaleźliśmy się w pułapce naszego własnego stworzenia. Więźniowie szybko wykorzystali moment konsternacji, Chorin i wszystkie jego kopalnie były w rękach więźniów. Król nie miał innego wyjścia, jak tylko negocjować, potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król zapewniał więźniom wszystko, czego potrzebowali. Co miesiąc otrzymywał od nich ładunek cennej rudy. Do dziś na skraj klifu doprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedziała, co ją czeka i to ona miała wszystko zmienić. W imieniu miłościwie Jego Wysokości Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Skazańcze, mam prośbę do ciebie. Mam dwa listy dla mistrzów i kapłanów Innosa znajdujących się w Górniczej Doliny. Hmm. Te listy są bardzo ważne i muszą jak najszybciej trafić do Magów Ognia. Dobrze, zaniosę twój cenny list, ale pod jednym warunkiem. szczęście tej całej gadaniny. Jak śmiesz! Rzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii! Natychmiast przestańcie! A teraz precz z moich oczu! No już wstawaj, nie bój się. Nazywam się Diego. Ja jestem. Nie obchodzi mnie, kim jesteś. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć lub zabić. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie obóz Mistrza Platona. Mam list do arcymistrza Magów Ognia. Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów, inaczej bym wisiał na szubienicy. Ktoś inny mógłby ci podreżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada, jedynie papier toaletowy. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego... Magowie mieszkają na dziedzińcu obozu. Tylko ludzie Platona mają tam wstęp. Kim jest Platon? Platon jest najpotężniejszym człowiekiem, tu kierujących handlem rudą. To on rządzi w obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii.